Hej wszystkim, ja jestem Bubazar i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Przed odcinkiem, jak widzicie, wróciłem już do krótszej przystani. Już cały Oxenfurt Shire mamy zrobiony w 100%. Jest całkiem spoko. Wróciłem tutaj, ponieważ musimy zdać raport z Oxenfurt Shire. Poza tym, jak przyszedłem tutaj, to wybudowałem jeszcze dom, jak widzicie, chatę Alvisa i Holgera. Przez co mamy większe profity z uczty, czyli mamy tam więcej dodatkowych obrażeń za zabójstwo. To ucztę to trzeba będzie w końcu tutaj za jakiś czas zrobić. Poza tym byłem jeszcze w muzeum u Octaviana. Oddałem mu kolejnych parę masek, 7 sztuk masek i dostałem kolejny tatuaż, więc tego wam nie pokazywałem. Jak widzicie, możemy rozpocząć ucztę. To zrobimy sobie może później. Na razie skoczmy do Randvi. Przekażmy raport, zdajmy raport o tym, że Sigurd został zakładnikiem króla. Randvi. Our work is done in Oxenfurtshire, but the cost has been high. I feared as much when this letter arrived, from one called Fulke, addressed to you. From Fulke? Gods, that witch! It is there on the table. Okej, okay. Do wilczej paszczy. Przysyłam ci błogosławieństwo samostworzyciela, Iworze. Piszę tylko po to, by cię uspokoić i dać ci znać, że Sigurd jest w dobrych rękach i w zacnej kompanii. Będę go traktowała z całą należną mu troską. Zakon, do którego należy, potrzebuje ludzi takich jak on. Pod wieloma względami jest on ideałem, do którego dążymy, bogiem noszącym cielesną powłokę człowieka. Mam tylko nadzieję, że on sam to zrozumie równie dobrze jak ja. Zanim załamie się pod ciężarem swych cierpień, Fulke, narzędzie. Okej. Okay. Fulke jest with the Order of the Ancients. The same order Kjotve followed. The order that Basim and Hytham have pledged to destroy. What has happened? Sigurd has been taken hostage, captured by czyli King po prostu Alfred, given to a woman named Fulke, a very dangerous woman. Fulke po prostu będzie chciała przyciągnąć Sigurda do Fulke's ramblings, but know this. Sigurd did his part to secure an alliance with a thane called Gidrich. Gidrich is an honest man and will come when I call. Until that time, Basim will locate Fulke. Look for his message when it comes. Czyli po prostu Fulke chce przyciągnąć Sigurda na stronę zakonu. Strasznie smutno. Ech. Trzymaliśmy kolejne surowce. Fajnie, będziemy mogli coś wybudować jeszcze. Ile mamy w ogóle tych surowców teraz? Nie, czemu dudnisz wróg? 120, to spoko. Możemy dwa budynki prawdopodobnie wybudować. Przestań, Eivor. I co, i to jest tyle? O, ciekawostka. A w ogóle, kim jest ten człowiek tutaj, który płacze? Knut. What are you doing in Knut? Here? Eivor, we need your help. Who's we? Sylvie and Ira are in trouble. We went into the woods and there's no time to explain. You need to come with me. Are they all right? No, they're hurt and badly. Kurde, czemu wcześniej do mnie podleciałeś? Jak coś takiego się dzieje, to ty wołasz mnie od razu. Knut. Not far. We need to hurry. Cholera jasna, jak coś im się stało, to dobra, no. Are they still in danger? Not if we get there soon. Nie wiem, co to w ogóle ma być, kurde. Dlaczego Knut wcześniej do mnie podbiegł? Kawał drogi, żeście pobiegli. Gdzie wy się bawicie w ogóle? Which way now? This way. We're almost there. Coś, cały czas ta muzyka, kurde, z tego Wessexu. Nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że w końcu się skończy, ale trudno. Przecież biegnę już jak mogę. No, powiedzmy. Oczywiście pomogę, to nie jest tak, że odpuszczę. No to przecież nie są radni. Sorry, Eivor. We had to trick you, but it wasn't my idea. It was Iris. Lying is not a good way to get my attention, children. But we found a dog that needs your help. She's caught in a trap down there. We thought you wouldn't come if you knew it was just a dog. Przyszedłbym szczególnie po psa. That is not the sound of a dog, Ira. That is a wolf. But a wolf is a kind of dog, yes? My mother told me that. Of course it's a kind of a dog. Listen to that sound. Au. Your dog.
for? If you won't help us free her, we must do it ourselves. There's no need. Let me see what I can do. We must help her. She could be starving. To ten sposób na uwolnienie wilka. Tutaj? Tutaj jest wejście, tam mamy klucz. Twardy ten dzikun. No ale dobra, jest. Klucz do chaty myśliwego, zobaczmy co tam się dzieje. Hunt the hell. Kill hell. Free that wolf. And pray to Tyr that I needn't slay it in front of the children. The table is set. He never made it home. At least his end came quickly. Ale zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje. The man liked his trophies. At least he leaves that legacy. Zobaczmy. Dziennik myśliwego 2. Szczeniak, który się tu kręci i żywi resztki, to przyzwoity pies myśliwski. Zabiję w życiu więcej wilków, niż jestem w stanie policzyć, ale ta mała, zdaje się, spędziła już tyle czasu z dala od swojej watachy, że zagubiła swoje najdziksze i najokrutniejsze instynkty. Jeśli będę miał z niej pożytek, być może nadam jej imię. Wait, easy now! Deceived by children and shouting at wolves. I was a warrior once. O, i tam. Przesadzasz, Eivor. Are you all right? Did you see the wolf? Yes, you freed her. You're amazing, Eivor. But she ran away and didn't even say thank you. No. She's going back to her family, maybe. Her mom and dad were probably very scared. Or her wolf husband. Maybe her wife. We don't know. But we do know it is time to get you three back to the settlement before your parents think you were eaten by wolves. Oh, all right. No. Chin up, Canute. You were very brave today. All of you. Mądrość Eivora. In future, you should not be exploring the woods alone, you understand? But you go off on your own all the time. Ale ja to ja. Because I am very wise, and you have a lot to learn. Yes, but there are three of us. That balances everything. Nie do końca. That is not quite how it works. Dokładnie. More wolves, and not our new friend. Eivor! Stand back! Nie pozwolę wam skrzywdzić dzieci, parszywce cholerne. O, wilk pomaga, zobaczcie. Wow, wilk przyszedł nam pomóc. Jestem w szoku. Zobaczcie, faktycznie ten wilk jest wyzbyty instynktów. Wilkopsu? I don't like that at all. We should name her Mouse. Myszki. I think we should call her Chewy, because she chews things. A bardzo ładny wilk. Wilkopies, myszka, ząbek. Chewy. Mouse. Zdecydowanie Chewy najlepiej brzmi. Chewy, I suppose. Good as any other. She's our best friend. Okej. Okay. Mam nadzieję tylko, że faktycznie ten wilk nic nie zrobi. All five of us. Fine. We wanted to have an adventure like you, Eivor. No to udało wam się. Got a new friend. Part of adventuring is learning a good lesson. Did you know that? Yes, the boring part. Well, have you children learned anything about wild animals today? Nie na nie o to chodziło, Sylwii. How about we think quietly on what we have learned, just until we get home? Jest Chewy? Chewbacca, Chewy w skrócie w sumie, fajne. I think she's quite fond of you. Ojej, przepraszam, nie chciałem cię przewrócić. You saw that? We see everything. Let's not tell your parents, all right? Now scamper off home and take your new friend with you. Pięknie, najlepszy przyjaciel człowieka. Zobaczcie, zdolność nam się troszeczkę rozwinęła.
A, czyli ten wilk faktycznie będzie naszym pomagierem. Możemy go wykorzystać jako takiego naszego pomagiera. Spoko. Kolejne dwa punkty umiejętności. Pięknie. Teraz muszę nauczyć się chyba już determinacji. Dokładnie. Wspaniale. Teraz możemy się przy okazji jeszcze leczyć. Okej. Sprawdźmy. Tutaj, żeby zrobić to, potrzebujemy 30 tylko, żeby koszary zrobić. Ej, to koszary zróbmy w sumie, bo to tanie jest strasznie. Gospodarstwo rolne, profity z uczty. Dom Kari. Stolarnia Kari pomaga w budowie umocnień osady, zwiększa uczty z profitu. Dobra, to zróbmy koszary i zróbmy może dom Kari. Czemu nie? Koszary gdzieś tu powinny być, dokładnie są tam. Zobaczmy, na czym polega szkolenie Jom z Wikingów, bo tu faktycznie już możemy ich szkolić. Well met, Eivor. Well met. Gdzie jest tutaj... A. Czy ktoś widział... Banner? Chyba, że w środku. Halo. Ja nie widzę tego baneru, żeby wybudować. Co to ma być? Chyba, że tutaj. A jest tutaj, dobra, faktycznie. Interakcja. Koszary. Tutaj Aedis pomoże ci szkolić ją z Wikingów, werbować innych wyszkolonych przez innych graczy, a także zarządzać swoją załogą. Odblokuj funkcję ją z Wikingów. Zbudujmy, zobaczmy, na czym to polega. Tak czy siak musimy podbić. Chcę właśnie kruczą przystań zrobić na maksa, jeśli się uda. Now I can build the most vicious crew ever to sail the rivers of England. Our warriors now have a place to rest and train. A fine shelter it is. When word gets out, it should attract many Jomsvikingar to fight with us. Which reminds me, a few of your raiders are chomping at the bit in hope of becoming your second. Jomsviking. Fundit zajęczonogi. Możemy płeć zmienić, zobaczcie? Zmień wygląd. Ciekawostka w sumie. Caitly, cichy bóle. Jora nie ulękła. Ojej, teraz klikania, szukania. God damn. Alvor nieprzyjednana. Niech będzie gnojny jeźdźca, po prostu nie będziemy szukać tego zbyt dużo. Tak, zapisz ją z Wikinga. Jest i zastępca. Możemy ją chyba też ubierać, nie? W postaci nowych zbroi i broni. Jakiś dialog jeszcze będziemy mieli z nią, czy nie bardzo? Wezmij moich jazmiskingów, chcę oporządzić moją załogę. Hermot na jeźdźcach, Rewna. Aha, faktycznie, to są po prostu ci, których, że tak powiem, ogarnęliśmy wcześniej. Chcę oporządzić, wezmij moich jazmiskingów. Tak, no i zostawimy, tylko oczywiście spróbujemy może narzucić jej coś jeszcze dodatkowego. Może być set myśliwego w sumie, czemu nie? Powinienem mieć całego chyba. Myk. Rękawice myśliwego. No to pytanie, to jest tylko wygląd, nic poza tym. Portki myśliwego. A myśliwego. Ukryj. Czy możemy jakoś właśnie to ukryć? A, jest, ukryj. No i pięknie, dobra. No i spoko. I'm off. Pięknie, no to mamy swojego, że tak powiem, Jom z Wikinga. Kozak. Takie troszeczkę Simsy. Nie zostało nam jeszcze troszeczkę oczywiście materiałów, to sobie machniemy szybko właśnie ten dom Kari, który pomaga w budowie umocnień osady. Zobaczymy, na czym też to polega. Nie chcę tego, co ty, Eivor.
Okej. To jest w ogóle element dekoracyjny. Możemy coś też tutaj przyczepić w sumie. Czemu nie? Rzymski posąg rumaka? O, i myk. Śmieszna sprawa. Tutaj. Przed nami dosłownie. Tom Curry. Obrażenia przy zabójstwie, zobaczcie. Większy profit z uczty, spoko. Myk. Podbijemy kolejne punkciki. No, do tego 5 levela troszeczkę jeszcze brakuje, niestety. Ale dobra. Możemy teraz już w sumie nareszcie skoczyć do Ranvi, zobaczyć tego głównego questa. Abyśmy też za dużo czasu właśnie nie spędzali na tym. Oczywiście wszystko, resztę też oczywiście sobie pobuduję w trakcie, czy pobuduję, no po zdobywam surowce i pobuduję resztę. Drewniany posąg Odela możemy sobie postawić, też przy okazji, jak już tu jesteśmy. Proszę bardzo. I znużono oszczędzenie na mapie sojuszu, lekarstwo nody ma być wycieczka na Grand Bridge Sire. No właśnie. To zrobimy teraz to po prostu. Akurat troszeczkę rozluźnimy Ranvi. I mamy też kolejną już możliwość sojuszu zrobienia. Wybierzmy się do Grand Bridge Sire. Take a break. Let us make for Grand Bridge Sire and get you out of this musty room. Do you mean now? Right now? Of course. You said you were tired of all this, so why not stretch your legs and fill your lungs? I did ask, didn't I? You're right. Lead the way, Eivor. No. Też musisz odpocząć, Ranvi. Nie możesz całą wieczność siedzieć i planować, kombinować. Zabierz Ranvi do Grand Beach Sire. This trip is for us. Just you and me. Is that a problem? Not at all. So long as I get some air and sun, I will be fine. I spend too much of my day in the longhouse. We will need to cross the river at some point if we want to enter Grand Bridge. If you know a better way, I would love to hear it. Is swimming not an option? Swimming? I don't know. Are you joking? The hills would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. Okay. Czyli to jest na zasadzie takiej, że musimy po prostu. Blech. A gdyby ci też zrobić szybko podróż? To jest czysta ciekawość, żeby po prostu nie tracić zbyt dużo czasu na jazdę. Mnie akurat ciekawi. Co się stanie, jeśli faktycznie... God damn it. Czyli faktycznie musimy jechać z buta. Już myślałem, że szukam system. Ech, trudno. Wrócimy się po prostu po Ranvi i pojedziemy razem z nią. O ile się faktycznie uda. W sensie, o ile mnie nie cofnie questa w żaden sposób. Ranvi pewnie będzie gdzieś tutaj obok nas stać. 135 metrów stąd jest dobra. Gdzie jest mój koń? Koń, koń, chodź tu, koniu. Kuniu, chodź tu. Oho, Reda opowiada historię dzieciom. Bardzo miło z jego strony. I faktycznie, nie możemy szukać systemu, nie możemy po prostu się tepnąć, musimy jechać z buta. Gods, do you smell that? The earth and the air. It is good to be out here. Ranvi, wsiadaj. Come on, please. No nie, ona nie będzie chciała wsiąść. Ranvi, błagam cię. Nie rób mi tego. Dobra, doszliśmy tutaj. Niestety musiałem poza nagraniem po prostu biegiem z Ranvi z buta, bo mi się zbagowała po prostu i mi się zaczęły konie respić jeden na drugim. Po tym terce. Więc no, po zamykaniu po prostu sobie tutaj przebiegłem. W międzyczasie zrobili taki mały chit-chat między sobą na zasadzie, o jak to fajnie, miło, przyjemnie, ładnie. A teraz już tak naprawdę dochodzimy do celu naszej podróży, czyli do sali biesiadnej Somy. I teraz właśnie zobaczymy, jak to wygląda. Jak się zmieni ten quest. Też czuję takie dziwne napięcie, że coś między Eivorem a Ranvi chyba próbuje zaiskrzyć, ale...
nie mnie to oceniać. Magni! It's been quite a while since I've seen your face around here. I know you, I think. One of Soma's loyal men. Magni, is it? Yeah. Good memory. Good to see you again. This is Randvi, a dear friend and a sturdy fighter. Well met, Randvi. Eivor seems to have a preference for befriending lovely women. You know, I noticed the same thing. I expected more people about Magni. Has something happened? Soma rounded up some warriors and took them west. She's hoping to open a new trade route with Oxenavode. Only now, in times of trouble, I have discovered I am not the surrogate leader I should hope to be. What sort of trouble? Oh, a pack of surly bandits have encamped nearby. To the east of the water's edge. They attack all merchants who travel here by river or road, and word is spreading quickly. It's keeping traders at bay. That could cripple your town if it carries on too long. It's crippled me already. The bastard stole my horse yesterday morning. Oh, pajacy najgorsze. Chętnie pomożemy. So what will you? You take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. Well, that would ease my mind. I have nothing to offer you for this deed, but the bandits surely would. Take from them what you like. Good. Consider the matter handled. Eivor, come. We have a camp to raid. No, Radwi tam patrzę już chętna do bitki. Bitki. Let's go. Zabij bandytów razem z Randvi. You volunteered us for a fight, Randvi. Is that your idea of a pleasant ride through the country? It must be. I surprised even myself. Away from the table for a day and already you are lusting for blood. A feeling you must know well, no? I have always wanted to experience the world as you do. And now I will. Unless you have a more interesting day planned for us. We will help Magni and clear these bandits. But do not be rash when we find them. No i znowu... Raven clan needs your steady hand. Yes, indeed, my lord. I shall follow your order. Co? Indeed, my lord. I shall follow your order to the letter. If I did not know any better, I would say you're teasing me. I'm certainly not able to kiss iron-fisted finger. I would never tease one with such commanding authority. Okej. To dziwnie zabrzmiało. No, Randvi, błagam cię, przeskocz tym koniem. Czemu to musi być tak irytujące, te AI w tej grze? Aaaa! Po prostu nie wierzę. A Randvi się po prostu wzięła i zablokowała, nie? Świetnie. Oh. 300 metrów, no i co? I nie podejdzie, no. Myk. Goliat? O Jezu. Ja nienawidzę walczyć z tym pajacem najgorszym. Piękny odskok. No i nareszcie po nim. Come on. Musiałeś, mogłeś tego szczędzić, Eivor. Skręcenie karku. Randvi tam sobie spokojnie dalej w tym. W wiosce siedzi. Zbugowana za murkiem. Ale łeb odcięto mu. Jeszcze jeden został tutaj pajac, z tego co patrzę. A jeszcze tam kolejny podbiega. Się poukrywali, kurde, i teraz szukaj ich. Możesz przestać uciekać, jak chcesz walczyć, to walcz, a nie ty mi uciekasz tutaj. No, fajnie. Jak ja mam to prowadzić, skoro Randvi tutaj nie ma? A gdzie jest w ogóle ten wierzch? A tam jest chyba, z tego co widzę, mi się podświetla już. Dokładnie. To chyba on.
Aha. Kozacko, bo go nie odprowadzę, ze względu na to, że się zbugowała misja. No, no i musiałem wczytać save'a z powrotem w tym mieście, porozmawiać z Magnim raz jeszcze, ogarnąć wszystko po kolei, pod nowa, pokonać ich i teraz już byłem z Randwi faktycznie, bo się nie zbugowała gdzieś za kamieniem. Teraz nareszcie, jak widzicie, możemy wracać. No Randwi, dawaj pod to kurkę szybciej. No dobra, zrobimy przynajmniej questa z Randwi, tak? To był friendly war. We are champions of Grand Bridge. Do you know of any other towns that need liberating? You don't think we have had enough drama for one day? We should return to the settlement. Or we could have a drink to celebrate our victory. No, czemu nie? Tekla has all the mead and ale we could want. Eivor, our outing has hardly begun. Find us an alehouse and let us make ourselves at home. Let's return the horse. And if your thirst remains, we'll look around. Eivor mi się nie chce. Dobra, pięknie. To mamy zrobione. Jeśli faktycznie będzie to prowadzić do romansu, to zdecydowanie zrezygnuję. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jednak jest no, żona Sigurda, tak? A nie chciałbym stawać między nią a Sigurdem, bo to się mija z celem. I tak to powinno działać. Magni, we solved your bandit problem. Did you? Well done! And did you find my sweet mare? Your horse is outside, waiting for you. Thank the gods, he is safe. And thank you, Eivor. And your friend Randy, wherever she is. She is here somewhere. Poszła się napić już. Over here. No. Będziemy chlać na czas. No to nieźle. What are you playing at? A drinking contest. You versus me. Wolfkist versus Table Maiden. Randy, we can do better than Table Maiden. Meet Queen then. All right, let us drink. Beautiful. Okej, ale przykro mi bardzo, Randwi nie wygra ze mną. Zdecydowanie nie dam się pokonać. Show. Nick. Jeden. Magni w ogóle tam stoi z tyłu i stupinguje Randwi. Co to robić, Magni? Pomogę nam ocalić. Cały grany być, Sanya, ale ty jeszcze tutaj, kurde, wspierasz moją przyjaciółkę? O kurde. Czy ja zdążę wygrać? Zepsułem tam w jednym momencie. No nie, przegrałem. Elo. Przegrałem. Przegrałem! To są żarty jakieś. Nie! Any more and I'll drown. I am the mead queen, slayer of wolves and barrels. I told you I would drink you under the table. So, are you satisfied? My head is ringing like a bell. More than satisfied. Now come, we'll ride this off and take in the air as we head home. After just one more stop. Ah, Randvi. It's a sunken tower near a waterfall, close to home. We can stop for a look and then you are free of me. It's near the highest point of a hill, just south of the settlement. Easy to spot, I'm sure. All right, one last stop then. I know it might not show, but I am terribly excited. Oh, it shows. Well, I do hope to see you again. Randy, return any time. I might have to, Magni. Thank you for everything. No, thank you. Safe travels. No i pięknie. Zabierz Randy do zatopionej wieży, lecimy. Pijany na konia siadasz? Eivor? Wiesz, że to niezgodne z prawem. Koń to też pojazd.
No i prosto i potem w lewo. Dobra, to lecimy. Kawałek drogi przed nami jest. Not the first, and it will not be the last. I name you Randvi, slayer of bandits and breaker of hearts. I will sound it with pride. Sunuva described his tower for me. A desolate yet peaceful place. I am eager to see it. After a full day of action, finally you wish to calm down. I've had my fill of adventure. Time for a little rest. No i prawidłowo. Nie możesz to zasuwać przed stołem, planować wszystkiego. I nie wychodzić, nawet się nie ruszać stamtąd. To jest właśnie taki spoko, że możemy właśnie zabrać część ludzi. Może niekoniecznie. Ale z Somą też nie widziałem żadnego konkretnego. Takie wypytywanie. Innocent as a newborn babe. Nothing happened between us. That is my answer. I find that disappointing. If I were you, I might have tested the waters. You killed him! Die! Chciał być tam pajace. Ja co sobie jadę, rozmawiam, a ty jak zwykle musisz się na mnie rzucać, no, głąby. Jeszcze jakiś dialog masz dla mnie, Randvi? To jest naprawdę całkiem sympatyczna wieża. Okej. Lecimy. Taka ta wieża całkiem sympatycznie wygląda, co jak co. I pewnie będę musiał się wrócić, nieprawdaż? Nie, już mogę zejść, okej. And now, staring at these ruins, I imagine people of old, how they lived, never knowing what would become of their monuments. You have a fertile imagination. I want a view from the top. Shall we? Lead on. Okay. Niech będzie. Mówisz, masz, Randvi. Wiesz się spinać? Mind where you put your fingers. These stones are old and weathered. No i się jeszcze okaże, zaraz Randvi spadnie i zginie. Ale to był dramat. You jest, but I have raised the frames of long houses and hammered the ribs of long ships. My hands are calloused from hard work. No proszę. Pytanie, czy to tutaj, czy dziś jeszcze muszę zostać, czy to właśnie w tym miejscu? No zobaczymy, na razie Randvi się wspina jeszcze, czy on jeszcze wyżej chce wyjść. A, czy jeszcze wyżej wchodzi, dobra. No, klasycznie nie wejdę, mimo że masz deski, Eivor, ty nie chcesz wejść. No, widok bardzo ładny. Przyznam to zdecydowanie. Cały Grande Beach Sire widać praktycznie z tego punktu. A stunning view. It reminds me of my early years in Norway. How I used to climb the hills beyond the wood. You have an adventurous heart. I hardly see it behind the table, but now I've watched you scale a tower in fur, soaking wet. I was rowdy in my youth, hunting, sailing. I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman. Married off in service of peace between two clans. A noble and worthy role, but not one I had ever imagined for myself. You would have made a fine wandering warrior, a Jomsvikinger. Free to come and go as she pleased. I think so too. It may be we would have sailed together over the open seas, raiding or traveling. Or faced each other on the field of battle. Without your marriage to Sigurd to secure peace, our clans might still be at war. No, właśnie. To też prawda. Thank you for today. Every bit of it has been a dream, and I'm not keen to wake. Then don't. We can stay here as long as you like. Yes. Okay. What was that? Oh no, I'm sorry. I shouldn't have. I got away from myself. No need to apologize. Sigurd is your brother, and I have put you in a very difficult position. No, dokładnie o tym mówiłem. It may be the mead, it may be the air, but there's no need to apologize.
I am sober enough. But the truth of it is, I have felt this way for some time. Strasznie to niezręczne. I care for you, Eivor. Ale... Nie zależy na tobie jak na przyjaciółce. Taki najgorszy wybór po prostu. To jest... Oh. Teraz nie pora na to. Może i tak. I do wish that I could indulge this feeling further. But that is not possible. Of course. Yes. I was foolish to. Let this be a dream then. A moment that never happened but in our minds. I would not. Też tak nie mogę, no to jest żona mojego brata, tak? You need feel no shame. This stays between us. And at worst, we have had a beautiful day. As friends and kindred spirits. More than enough for me. I would like to stay here, if it is all the same to you. I would like that. Ja każdym razem, kiedy patrzę właśnie, jak Eivor zaczyna rozmawiać z jakąś kobietą, czy też facetem, to w pewnym momencie po prostu słychać już w jego głosie, że to się zaczyna robić ten taki wątek romansu. Andrzej? Oho. Must have returned to the settlement. Mam taką nadzieję, Eivor. Okej, okay. Teraz powróćmy. Wróćmy do osady. Zbierzmy kolejny wątek właśnie tego sojuszu. Zapieczętujmy na mapie kolejne miejsce. I na tym zakończymy ten odcinek. Żeby nie mieszać ze sobą dwóch wątków. Wątek właśnie osady, rozbudowywania i wątek oczywiście tego questa z Randvi z fabułą, która dąży właśnie do tego, żeby zdobyć jak najwięcej sojuszu, przepraszam bardzo. Kolejny punkt umiejętności, 2. No i teraz cholera... To możemy w sumie dodać też. 2 punkty, a tu akurat będę mógł to dodać od razu. Boje oparzenia, może się kiedyś przyda. Może tak naprawdę nie ma wielu perków, które chciałbym dla siebie. Kolejne 2 punkty? Kurde, to 2 quest, 2 skilla, czy 2 levela dostałem? Ciekawe. Są strzały kończące, adrenalina, która jest mech. Skryty zwiat, to jest jeszcze fajne, to też sobie dodam. Zawsze jak właśnie kucnę sobie, to będę miał przynajmniej ten widok tych ludzi. Nie będę musiał co chwilę klikać V-kę. Dobra, skoczmy jeszcze do Randvi, porozmawiajmy z nią. Tam... Oh, look at you, Chewie. Look at you, Chewie. Bardzo, bardzo ładnie to brzmi. Tutaj w ogóle... Jakiś nowy list, faktycznie. Wolfhildy i Ciulfa. Ciulfa. Wolfhildy. Do żadnego wojownika, Eivora z klanu Kruka. Zgodnie z obietnicą ukończyła mój rękopis, opowiadając o szeregu dziwnych zdarzeń, w jakich uczestniłyśmy we wschodniej Anglii. Przysłałem egzemplarz specjalnie dla ciebie. Zgodnie z twoją prośbą imiona oraz wydarzenia zostały odpowiednio zmienione, by stworzyć legendę, która będzie podnosiła na duchu nasz lud. Zostań z Bogiem, matka Wolfhilda, przeorysza z Barki. An inspiring tale. Bardzo miło z jej strony. Bardzo miło ze strony. A jeszcze Ciulów. And she got a dragon in. Always with the dragons. List od Ciulfa. Eivorze, zanoszę modły, by list ten zastał w zdrowiu ciebie, a także mego syna Ciulberta. Pisał już do mnie kilka razy, często tak szczegółowo, że czuję się, jakbym tam był. Bardzo cię podziwia, ufa ci. Moje serce rozgrzewa myśl, że ma on kogoś, na kim może się wzorować. Wiem, że go nie zawiedziesz. Co do mnie, oswoiłem się już z tą nową rolą. Mój dwór mnie wspiera, a lud jest lojalny. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Mercja cieszy się spokojem. Wszystko to dzięki tobie. Król Ciulf II. Też bardzo ładnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra. Pogadajmy jeszcze właśnie z Randvi na sam koniec. Wybierzmy kolejne miejsce, do którego pójdziemy i to będzie Luden tym razem. Eivor. Randvi, why did you leave? We could have returned together. We could have, but I was restless. A quiet walk alone clears the head. Bardzo smutno w sumie, bo to tak... Like a wounded bear. That's a lie. I had a wonderful time, Eivor.
Thank you for your company and your friendship. Chciałam ze mną wrócić, bo. Now, shall we get back to it? Bo jednak troszeczkę taki mały zgrzyt. Porozmawiamy o nas, a zobaczcie, możemy dalej kontynuować w ogóle ten wątek. Pokaż mapę suszy. No i teraz skoczymy właśnie na Lunden, a potem Siropeshire. Lunden, zdecydowanie. Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago. But ale? It resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there and earn us an ally in the process. No to mamy już takie typowe asasynowskie zadanie. Approach by the north gate and start asking around. Jasne. Myk. Rozpoczęto starania o sojusz, Lunden. Mur i cienie. Pięknie. Dobra. To co? To było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.